Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce, w centrum wydarzeń, a w centrum wydarzeń no, sporo rzeczy się dzieje, proszę Państwa. Główna uwaga skierowana jest na Katowice, bo tam się odbył Europejski Kongres Gospodarczy z udziałem Ursuli von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej i kandydatki na kolejną kadencję. Europejski Kongres Gospodarczy to bardzo szumna nazwa, ale właściwie to była swoistego rodzaju partyjna impreza. Europejska Partia Ludowa, której członkiem jest Ursula von der Leyen, Donald Tusk, którego partia jest członkiem frakcji Europejskiej Partii Ludowej. No i wszyscy sobie miłe słowa mówili, wspierali się wzajemnie, ale co z tego wyniknie, to będziemy rozmawiali o tym jeszcze za chwilę. Natomiast w przeddzień przyjazdu, właściwie była już wczoraj w Polsce, w Wadowicach, ale wcześniej opublikowała Ursula von der Leyen tweet z prezentem dla rządu Donalda Tuska, poznajmiła bowiem, że odstąpi Komisja Europejska od procedowania artykułu 7, artykułu Traktatu o Unii Europejskiej, i pogratulowała premierowi Tuskowi, jego rządowi w sprawie tego ważnego przełomu. To efekt ciężkiej pracy Polski i zdecydowanego wysiłku reformatorskiego. Tak napisała Ursula von der Leyen. No i została powitana bardzo serdecznie przez Donalda Tuska. Właśnie mamy tutaj fragmencik z powitania pani Ursuli już w Katowicach. Właśnie. Ach, jaki zaskoczony był Donald Tusk, że się Ursula von der Leyen zjawiła. No ale potem się już zaczęły te uroczystości w postaci tego kongresu. No i wszyscy się bardzo dziwią, a właściwie jedni się cieszą, inni się dziwią, jak to się stało, że tak nagle ten artykuł 7 w stosunku do Polski przestał obowiązywać. I była o to pytana europosłanka Koalicji Obywatelskiej, była premier Ewa Kopacz. Proszę posłuchać. Tutaj w tej konkretnej sprawie chodziło o dobro Polek i Polaków, o praworządność i demokrację, czyli o prawa, które są prawami dla nas bardzo ważnymi. No przynajmniej tej części, która dostrzega różnicę już w tej chwili. Jak żyło się jeszcze 6 miesięcy temu w Polsce, a jak żyje się teraz? Prosta sprawa. Powiem panu, ja widzę więcej uśmiechniętych ludzi na ulicach. Ludzie nie są zastraszeni. Ludzie otwarcie mówią. Teraz w kampanii wyborczej ja mam okazję z nimi rozmawiać. I to naprawdę często, bo każdego dnia, i to nie tylko na spotkaniach wyreżyserowanych, tak jak to robi PiS, na spędach politycznych, ale podchodzą do mnie różni ludzie, i ci, którzy kiedyś głosowali na PiS, i ci, którzy są zwolennikami PiSu, ale przede wszystkim ci, którzy mówią, cieszymy się, że te zmiany następują. Część mówi, rozumiemy. Ktoś złośliwie może powiedzieć, nie o uśmiech miało chodzić, tylko o praworządność Komisji Europejskiej. No ale nieszczęśliwy człowiek się uśmiecha? No proszę mi odpowiedzieć, nie uśmiecha się. No szkoda, że redaktor Fiołek nie zapytał Ewy Kopacz o to, jakie zmiany mają na myśli ludzie, którzy się do niej na ulicy uśmiechają. A nasz reporter Maciej Zemła dzisiaj w Sejmie pytał polityków, co sądzą o tym wycofaniu się Komisji Europejskiej, o tym prezencie dla rządu Donalda Tuska w postaci no, już zaniechania ścigania Polski przez 6 lat z artykułu 7. Proszę posłuchać. Komisja Europejska wycofa wobec Polski procedurę z artykułu 7. Taką deklarację złożyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w Katowicach na spotkaniu z Donaldem Tuskiem. Jak to możliwe, skoro stan prawny w Polsce nie uległ zmianie od poprzednich rządów? O to pytaliśmy polityków w Sejmie. Ten artykuł 7, ta procedura to był bat na Polskę, wykorzystywany do walki z prawem i sprawiedliwością. Nikt nie miał wątpliwości od samego początku, że nie było podstaw do jego wszczynania. I dzisiaj dokładnie nie ma też podstaw do jego uchylania, jeżeli wtedy komisja twierdzi, że były przyczyny, więc nie ma tu konsekwencji. To jest zasługa tych działań, które podjął obecny rząd. To jest walka o praworządność, próba zmiany obecnej sytuacji, tego patu prawnego, jaki mamy zarówno w Trybunale Konstytucyjnym, jak i w KRS-ie. To jest gest w stronę nowego rządu,
komisja, osobiście pani Ursula von der Leyen starała się bardzo mocno, żeby Donald Tusk został premierem i tak się właśnie stało. Więc to jest kolejny prezent dla niego, ale to nie jest prezent, który nie wymaga spłaty zobowiązań. Z ust szefowej komisji padła też ważna deklaracja, jeżeli chodzi o Zielony Ład. Powiedziała bardzo wyraźnie, że jeżeli zostanie wybrana na kolejną kadencję, to dotychczasowy kierunek zostanie utrzymany. To ważna deklaracja, jeżeli chodzi o wybory do Europarlamentu. Przypomnijmy, że już w czerwcu będziemy wybierać nowych deputowanych i to, czy ten dotychczasowy kierunek Unii Europejskiej nam się podoba, czy nie, będzie jednym z ważniejszych względów, gdy będziemy oddawać karty do głosowania. Maciej Zemła, Telewizja w Polsce. A naszym gościem jest pan poseł Jan Kanthak, Suwerenna Polska. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Czy do pana też się uśmiechają ci ludzie, którzy przedtem, zanim Prawo i Sprawiedliwość straciła władzę, uciekali z przerażeniem, zastraszeni? No, panie redaktor, wsłuchując się w głos pani byłej premier Ewy Kopacz, która mówi, że nieszczęśliwi ludzie się nie uśmiechają, to ja muszę się uśmiechać, bo mam za pasem ślub w sobotę, więc no, jestem szczęśliwy, więc szeroko się uśmiecham, ale nie wiem, czy to ma to związek. Gratulacje, pański ślub, rozumiem. Bardzo dziękuję. Tak, tak, tak. Ale nie wiem, czy ma to jakikolwiek związek z władzą Donalda Tuska. Chociaż rzeczywiście, jak tankujemy paliwo na stacjach benzynowych, to widzimy same uśmiechnięte twarze. Myślę, że jak będą przychodziły rachunki za prąd 30% wyższe, również będą same uśmiechnięte twarze. I ostatnio rozliczenia podatkowe, też ta kwota 60 tysięcy wolnej od podatku, szumnie zapowiadana, również wywołała szeroki uśmiech na twarzach Polaków. Ale mówiąc tak już zupełnie serio, to widzimy, jak załgane są te środowiska eurokratów, które cały czas mówiły o praworządności, kiedy objęła władzę rząd 13 grudnia, który nie dokonał żadnych zmian ustawowych, a de facto, jeśli chodzi o praworządność, to zaorał praworządność, bo przecież mamy do czynienia z prokuratorem, który nie może tytułować się w sposób zgodny z prawem tytułem prokuratora krajowego. Mamy wypowiedzi ministra sprawiedliwości, który wprost i bez żadnych tutaj, bez żadnego zażenowania mówi, że nie będzie respektował wyroków Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zabezpieczenia odnośnie do odwoływania prezesów sądów. Więc jeśli chodzi o praworządność, to jesteśmy dużo, dużo dalej, dalej na gorzej, niż było to za czasów Zjednoczonej Prawicy. I to wszystko pokazuje, że to był jeden wielki polityczny spektakl na potrzeby wywrócenia prawicowego rządu, który nie płynął w tym brukselskim nurcie, który próbował stawiać na swoją suwerenną politykę i próbował dostosowywać decyzje Unii Europejskiej też do interesu krajowego. Panie pośle, bo oczywistym jest, że ta wizyta Ursuli von der Leyen to jest wsparcie Donalda Tuska i jego partii, jego koalicji w wyborach europejskich, ale czy to jest wsparcie takie, jakiego można by było oczekiwać i przyniesie pozytywne skutki, to raczej wątpię, bo ta kwestia kontynuacji Zielonego Ładu, no, czy też te zapowiedzi Komisji Europejskiej, że wszystko, co do tej pory było tak jakby kwestionowane przez polski rząd, teraz już nie jest kwestionowane i w ogóle prawo europejskie jest ponad polską konstytucją i wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mają być respektowane, no to być może wyborców niekoniecznie skłoni do tego, żeby głosować na Tuska i jego drużynę, tym bardziej, że próbuje się wcisnąć Zjednoczoną Prawicę w takie prorosyjskie tory. Proszę zobaczyć, to jest dzisiejszy tweet Donalda Tuska na platformie X, w której no takie porównania, on ma taką umiejętność zestawiania różnych rzeczy, tak żeby, wie pan, ja wiem, a pan zrozumiesz. Proszę pokazać nam ten tweet Tuska. Zaraz go zobaczymy. O właśnie, już mamy. Tak. Zachód czy wschód? Europa czy Rosja? Koalicja Obywatelska czy PiS? To są wybory, przed którymi staje dziś Polska. Każdego dnia dowiadujemy się o kolejnych faktach, które potwierdzają takie właśnie znaczenie tych wyborów. Niech nikt dłużej nie udaje, że tego nie widzi. No więc sam pan widzi, że to zestawienie Zachód-Wschód, Europa-Rosja, Koalicja Obywatelska czy PiS, no sytuuje PiS po pewnej stronie. Panie redaktor, to jest klasyczne wydanie Donalda Tuska, który, jak w powiedzeniu polskim,
złodziej krzyczy łapać złodzieja. Przypomnijmy, co się działo w momencie, kiedy Sejm za większości Zjednoczonej Prawicy przyjmował ustawę o powołaniu komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Przecież sam Donald Tusk nazwał tę ustawę Lex Tusk i próbował sprowadzić chęć rozliczenia, zweryfikowania różnych rosyjskich wpływów w polskim życiu publicznym, chciał sprowadzić do rozliczania Donalda Tuska. No to na złodzieju czapka gorę, korzystając z kolejnego powiedzenia. Taka reakcja alergiczna dawała wiele do myślenia. Każdy doskonale pamięta, jaka była polityka Donalda Tuska w zakresie relacji z Rosją. Te słynne powiedzenia, że my z prezydentem Putinem dopilnujemy, aby nikt nam piachu w tryby nie sypał, są symptomatyczne. Ja nie wiem, czy to było związane z rzeczywiście taką polityką bezpośrednią Donalda Tuska, czy bardziej, i tu bym się skłaniał ku tej opcji, Donald Tusk wykonywał polecenia, które były pisane w Berlinie, ponieważ Angela Merkel i politycy ówcześnie rządzący w Europie wychodzili z założenia, że trzeba przybliżać Rosję, robiąc z nią interesy. I środowiskiem politycznym, które to kwestionowało, bardzo mocno to krytykowało, było Prawo i Sprawiedliwość. Przede wszystkim tutaj najważniejszy był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Dzisiaj Donald Tusk chciałby, żeby zapanowała całkowita amnezja, żeby wykorzystać ten mainstreamowe media do całkowicie odmiennej narracji i oderwania jej od rzeczywistości, jaką ona była. No właśnie, tutaj jest wielka radość z tego powodu pani von der Leyen i Niemiec, jej kraju, że jest rząd, który właściwie no, robi wszystko, co może, żeby wspomóc niemiecką gospodarkę. Blokowanie centralnego portu komunikacyjnego, blokowanie żeglugowności Odry, przywrócenia jej jako poważnej drogi transportowej, port kontenerowy w Szczecinie, w końcu Atom i tak dalej. To wszystko są rzeczy, które zagrażały gospodarce niemieckiej, a jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że jest w ogromnej recesji, no to rzeczywiście jest za co dziękować. Sądzi pan, że ten dług do spłacenia miał Donald Tusk i go spłaca i teraz będzie popierał von der Leyen w tej walce o drugą kadencję, chociaż to jest dość trudna walka, bo ona nawet w IPP nie ma takiego wielkiego poparcia i wsparcia na tę drugą kadencję. To prawda, pani redaktor, ja bym zwrócił uwagę na to, że nie Donald Tusk będzie spłacał swoje zobowiązania, tylko to my jako naród będziemy spłacać zobowiązania Donalda Tuska, bo gdyby on sam osobiście miał spłacić swoją wdzięczność za to, że Niemcy przeforsowały go na stanowisko szefa Rady Europejskiej, to nie byłoby w tym niczego zdrożnego. Gorzej, jak on chce przez stanowisko premiera spłacać długi naszym kosztem. Bo proszę zwrócić uwagę, wspomniała pani o rzeczywiście zatrzymaniu budowy centralnego portu komunikacyjnego, kwestii dotyczącej użeglowienia Odry, ale dzisiaj padła informacja dotycząca budowy elektrowni atomowej. Pani minister przemysłu zapowiedziała, że budowa opóźnia się o 6 lat. Jak rozumiem, powiedziała to, korzystając z obecności w Polsce pani von der Leyen, czyli to też został przekazany na ręce pani von der Leyen olbrzymi prezent. Więc jeśli połączymy te dwie kropki, jedną kropkę dotyczącą tego, że von der Leyen zapowiedziała, że ani kroku wstecz, jeśli chodzi o Zielony Ład, a drugą kropkę z tym, że znacząco opóźniony będzie budowa elektrowni jądrowej, no to w takim razie, pani redaktor, trzeba zadać pytanie rządowi, skąd tą energię będziemy brali? No będziemy kupowali od Niemiec. No i właśnie, prosta odpowiedź. To jest jak 2 plus 2, bo skądś tą energię musimy brać, skoro Unia Europejska robi wszystko, żeby węgiel przestawał być opłacalny. Według wyliczeń, jeszcze jak byłem wiceministrem aktywów państwowych, na przestrzeni kilku lat, nawet gdyby węgiel był pozyskiwany za darmo, to biorąc pod uwagę te ekopodatki w postaci certyfikatów na emisję CO2, to nawet gdyby był za darmo, to byłby nieopłacalnym źródłem energii. Więc jeśli nie będziemy mogli bazować na węglu, który mamy bardzo duże pokłady, ale nie opłaca się właśnie ich pozyskiwać, nie będziemy mieli elektrowni atomowej na CITO, a powinniśmy mieć nie jedną, nie dwie, tylko nawet 3 elektrownie jądrowe. Skoro chce się zamknąć Turów wyrokiem polskiego sędziego
pod dyktando aktywistów pochodzących z Niemiec, to wynik tego tych no właśnie, panie pośle, i tym, jest tymi smutnymi wnioskami wynikającymi z faktów, które wszyscy obserwujemy. Musimy zakończyć naszą rozmowę, ale będziemy pilnować tego, żeby może coś ocalić dla Polski, dla gospodarki. Dziękuję. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, panie redaktor. Jan Kantak, wszystkiego dobrego. Życzymy w związku z planowanym ślubem. Pięknej ceremonii. Pogoda, żeby była taka majowa. Oj, właśnie, to jest najważniejsza kwestia, żeby pogoda. Dziękuję bardzo. A my, proszę państwa, zobaczymy się za parę minut. Proszę z nami zostać.